uszkodzenie czaszy. Co tu jest uszkodzone? Tu widać, tak, że poszło coś. O. Widziałem takie uszkodzenie, które w ogóle tak, trzymało się tylko tu i cała, przez cała dziura trzymało się na samych tych... No nie, no widziałem to, nie pamiętam, na pewno nie na żywo, na szczęście, ale coś takiego i to powiedzmy leci. Słuchajcie, jak jest uszkodzenie czaszy, na górze jeszcze, jak jesteśmy na dużej wysokości, to powietrze może być w miarę spokojne, wszystko fajnie, sprawdzimy czy działa, sprawdzamy sprzęt, zakładamy, że chcemy lądować, no to musimy sprawdzić teraz, czy ten sprzęt jest co, no prostokątny, załóżmy, jest sterowny, lewo, prawo, powiedzmy, będzie, zaciągamy do lądowania, wszystko działa, ok, podejmujemy decyzję, załóżmy, że idziemy z tym do Ziemi. Tylko, że im bliżej Ziemi, tym większy ruch, tym więcej będziemy musieli robić ewentualnie korekt, albo być może jakichś umijających przeszkodę, bo być może ten sprzęt już nie będzie miał takiej charakterystyki, jaką myśleliśmy i nie dowiezie nas tam, gdzie chcieliśmy i będziemy musieli coś tam, powiedzmy, kombinować. Agresywne kombinowanie na takim sprzęcie może spowodować, że on pójdzie dalej, ten, jakby to uszkodzenie, ale i my nie mamy jakby gwarancji, przede wszystkim jeszcze nad ziemią najczęściej te warunki są bardziej turbulentne, wiecie o co chodzi, trudniejsze. Więc może być tak, że on na górze wytrzymał, a jak jesteśmy w wysokości kręgu, na przykład, że on tam nam się całkowicie, powiedzmy, rozpadł. To jest jakby, dlatego uczniowie u nas nie mają opcji w sensie oceny. Jeżeli jest uszkodzenie sprzętu, jest po prostu prawo, lewo. Okay? Osobom z doświadczeniem, znajomością swojego sprzętu, to jest wasza decyzja i wy podejmujecie tą decyzję. Jakbym zobaczył coś takiego, na pewno bym się najpierw popłakał trochę, nie? A potem pół sekundy potem bym wypił tą czaszę i otworzył spadochron zapasowy.